Liczę od 1 do 3 i połączysz się w tym czasie z tematem dzisiejszej sesji. Tematem dzisiejszej sesji jest przewodnicy duchowi. 1, 2, 3. Łączysz się z tematem sesji. Przewodnicy duchowi. Co widzisz, co czujesz, co postrzegasz na ich temat? Chyba potrzebuję jakieś pytanie pomocnicze, bo... Okej, okay, chodzi mi o przewodników duchowych w formie duchowej, gdzie niektórzy uważają, że nam pomagają, chronią, wskazują kierunek drogi i istnieją w formie duchowej tylko i wyłącznie. Pierwsze, co ci przychodzi, nie musisz znać tematu, pierwsze, co ci przychodzi. No, oni są w jakiejś formie, natomiast nie tylko duchowej. Nie widzę tylko tego w formie duchowej, bo oni są w formie duchowej, ale przejawiają się w formie materialnej. I jakby są natchnieniem, są jakby... tchnieniem ducha w życie, pomagają jakby nakręcać albo prowadzą w taki sposób, ale to nie jest na zasadzie prowadzenia za rękę, tylko na zasadzie jakby tchnienia ducha w materię, jakby nadania kierunku, ale tak jakby wiatr wiał w żagle. Tak jakby, jeżeli chodzi o to, w jakiej oni są formie, to forma to już jest to, co nasz mózg robi, nazywa, żeby móc skategoryzować i żeby móc o tym mówić. Natomiast to są pewne jakby siły lub energie, które nie da się ich zdefiniować jakby językiem, bo my to robimy tylko po to, żeby móc sobie to wyobrazić ich w formie jakichś aniołów albo, nie wiem, kogokolwiek tak naprawdę, zwierząt, totemów, ale w rzeczywistości to jest tylko jakby nasza nakładka na to, jakby jak nazywamy albo jak odczuwamy tę siłę, która wieje w nasze żagle, tak naprawdę. To może być cokolwiek, możemy ich nazwać nawet, nie wiem, postaciami z bajek, albo nawet jakąś ideą, która przyświeca, jest nieosobowa, bo oni wcale nie muszą być osobowi, to wcale nie musi być osoba, to też jest kolejne jakby nałożenie, jakby kolejna kalka taka, która... tak jak się kiedyś pisało przez kalki, była taka fioletowa kalka i się pisało, to nasz mózg tak jakby działa jak taka kalka, która musi nazywać i przetwarzać jakoś, natomiast ci przewodnicy, to tak jak mówię, to są jakieś siły. No ciężko jest mówić o tym właśnie, bo to jest to. Ale ja to widzę właśnie jak wiatr w żagle. Taka subtelna energia, która kieruje gdzieś, gdzie należy. Tak jakby dotyk ręki Boga na ramieniu, idź tamtędy. Albo, no nie wiem, no jakkolwiek tego nie nazwę, to i tak to już będzie jakieś właśnie poprzez pryzmat już nazw, słów.
ale to. To tak jakby. To ten wiatr w żagle, tylko to najlepiej mi pasuje chyba. Dobrze, ja jeszcze będę dopytywać później. Dobrze, przyjrzyj się im z poziomu eterycznego. Kim są, skąd pochodzą, jeżeli możesz dostać jakieś informacje szczegółowe. Widzę taki kolor bardzo przejrzysto-błękitny, ale nie czuję, żeby on miał jakieś nacechowanie pozytywne albo negatywne. To po prostu jest i nadaje kierunek, ale skąd pochodzą, to już też nie widzę, bo jakby wszystko jest wszędzie. Przez co nie ma też jakby miejsca konkretnego, skąd oni mogliby wyjść. To jest po prostu energia, która jest wszędzie, istnieje i nadaje tylko kierunek. Natomiast miejsca konkretnego typu planety czy konkretne gdzieś góra-dół, nie. Po prostu to jest wszędzie. Nie da się powiedzieć. To nie jest wymiarowe. No dobrze. To przechodzę do kolejnego pytania. Już po części mi odpowiedziałaś. Gdy mówi się o przewodnikach duchowych, najczęściej pojawiają się takie nazwy i określenia jak zmarli przodkowie, rodzina dusz, często nawet z innych wymiarów planet, mędrcy i nauczyciele, czyli jakieś bardziej zaawansowane dusze, anioły, zwierzęta również, inni przedstawiciele różnych religii, którzy zainkarnowali kiedyś w ziemskiej rzeczywistości i tak dalej. Co czujesz i co postrzegasz odnośnie tych grup, tych nazw? Piękne istoty, które kiedyś dały komuś nadzieję na życie, na to, że warto, dali pomysł, rozjaśnili drogę. W danym momencie życia tych jednostek, na które oni oddziałali, to w danym momencie tego życia, tej jednostki coś się zmieniło, coś z powrotem zaczęło działać, gdzieś życie weszło z powrotem tam, gdzie powinno, albo zupełnie zmieniło swoje tory. To są po prostu jakieś idee, które dzięki którym jakby inni mogli albo gdzieś tam się przebudzić, albo przetrzeć tylko oczy, albo spojrzeć w innym kierunku i znaleźć jakby nowy sens. To są tak jakby, ja to widzę jakby przedstawiciele, taki materialni przedstawiciele tak naprawdę tej siły, tej energii, która nadaje właśnie, która wieje tym wiatrem w żagle, albo ten sam wiatr w żagle, tak jakby uosobieni już. Tak, ci, którzy są jakby poruszycielami, o, to jest dobre chyba słowo, poruszyciel, to tak jak gdzieś tam pierwszy poruszyciel, to właśnie coś takiego, to taki poruszyciel, coś, co wprawia w ruch, co sprawia zmianę, pomaga w tym, żeby coś zmienić. Tak, i to może być tak naprawdę to, jak mówiłaś, cokolwiek, to w rzeczywistości tu nie chodzi o tego przewodnika duchowego, tylko o tę osobę, która go zauważa, która go wyłapuje spośród tłumu wielu i mówi, tak, to będziesz ty, tak, to ty będziesz mi inspiracją. I wtedy czerpie z tej inspiracji i dzięki temu coś tam robi. W różne strony oczywiście nie oceniam, bo to, co powiedzieliśmy, to są właśnie ci pozytywni, ale przecież są też ci, którzy poruszają do, co w ocenie ludzkiej jest złe, czyli mogą poruszyć do czegoś, co jest złe, gdzie w efekcie wcale nie musi być złe, no bo to jest dobre, co jest złe, nie? Ale jakby chodzi o to, że to są ci poruszyciele właśnie, poruszyciele myśli. No dobrze, to po części już też mi odpowiedziałaś na kolejne pytanie.
Czy przewodnicy duchowi odgrywają jakąś rolę w życiu ludzi tutaj na Ziemi? Jeśli tak, to jaką dokładnie? Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, tylko że tutaj wszystko to zależy od tak naprawdę jednostki, która to postrzega. Bo to wszystko zależy, jak ona to wyłapie, bo nieważne, jeden przewodnik duchowy może przekazywać jakby komunikat i on będzie odebrany przez dwie osoby w zupełnie inny sposób. I to, w jaki sposób on zostanie odebrany, nie zależy już od samego tego przewodnika do końca, tylko w rzeczywistości od odbiorcy tego i jak najbardziej mają oni wpływ, to często mogą być nawet jacyś idole, to mogą być po prostu ktokolwiek, to może być nawet zwykły ktoś, kto o sobie myśli, że jest zwykłym, szarym człowiekiem, to też może być komuś przewodnikiem duchowym, nawet nie mając tego świadomości. To my nadajemy temu wartość tak naprawdę. To my pozwalamy sobie na odbiór tego. No i też w jakimś sensie filtrujemy to przez swoje wszystkie tutaj filtry, kalki, schematy, wszystko to, co mamy w sobie tu na Ziemi i to, z czym wyrośliśmy. Tak naprawdę i tak jak najbardziej mają wpływ. I w zależności teraz od tego odbiorcy, gdzie, na jakim poziomie on to odbiera, jakby z której perspektywy na to wszystko patrzy, to też będzie miało znaczenie, w jaki sposób to oddziaływuje później, zarówno na niego, jak i na resztę, i jak później on będzie oddziaływał na resztę ludzi, bo to wszystko jest jakby ze sobą połączone, to wszystko jest przecież jedno. I ten jakby jeden człowiek, który odbiera swojego przewodnika w taki, a nie inny sposób, może później przekazać tę ideę, stać się przewodnikiem dla kogoś innego, jako naczynie takie połączone i tak naprawdę zrobić coś odwrotnego niż ten pierwszy. To wszystko zależy, na jaki grunt to ziarno spadnie. Tak to widzę. Świetnie. To skup się teraz na tych przewodnikach, którzy istnieją tylko w formie duchowej i zobacz, czy możesz sprawdzić, czy każdy z nas ma takich przewodników duchowych. Tak, ale nie każdy ma tego, jakby w ogóle nie każdy o tym myśli, nie każdy w ogóle w ten sposób to nazywa. Jedni mogą to nazwać przewodnikami właśnie duchowymi, szczególnie osoby, które tam są na przykład religijne, bliżej im jest do jakiejś wiary, czy do jakichkolwiek systemów wierzeń. Natomiast inni, którzy zupełnie nie chcą używać tego słowa wiara, będą mieli jakąś ideologię, której są wierni. Jeszcze inni będą mówili, że nie mają żadnej ideologii, ale właściwie tą ideologią będzie brak ideologii, więc to w sumie na jedno wychodzi tak naprawdę. Gdzieś tam zawsze z tyłu głowy jest coś takiego, co nie każdy potrafi nazwać, ale to po prostu jest. I jakby nie każdy umie to włożyć w formę, ale jest pewien taki głos, czy nawet głosy, bo czasami te głosy mogą się ze sobą kłócić, tak, gdzieś tam. Ale tak, ja to widzę w ten sposób, że każdy ma takiego przewodnika duchowego, ale nie każdy musi wierzyć albo ufać temu, że ten przewodnik ma jakąś formę konkretną. Dużo prościej tak naprawdę jest jakby wierzyć w to, że ten przewodnik duchowy ma konkretną formę, na przykład anioła, a ten anioł ma jeszcze takie bądź inne właściwości, może zrobić to lub tamto, pomóc w takiej lub takiej sytuacji. Wtedy jakby umysłowi jest dużo łatwiej to ogarnąć. Tak samo jak wierzyć w to, że przewodnicy duchowi to są piękne, świetliste istoty, które otaczają nas ciepłem, to bardzo pomaga
jakby w tym, żeby móc się zrelaksować w tej formie, w jakiej tu jesteśmy i teraz na tej ziemi. Natomiast to jakby nazywanie i formowanie to nie jest tak, to są po prostu, ja to widzę jako takie po prostu nieporuszone, stateczne energie, które są w formie, które są nieporuszone, ale same poruszają, o w ten sposób może. I jakkolwiek sobie tego nie wyobrazimy, jak daleko by nas wyobraźnia nie poniosła, to im to nie robi tak naprawdę żadnej różnicy, one po prostu tak jakby robią swoją robotę. O. Mimo wszystko, bez jakby tego, co my sobie o tym pomyślimy, jak to nazwiemy. Okej, świetnie. Czy jest jakaś określona liczba przewodników, którą ma każdy z nas? Czy ona się zmienia? Jeśli tak, to od czego to zależy? To się zmienia, to się zmienia, to się zmienia z tym, jak dojrzewamy, to się zmienia z tym, jak życie nasze się toczy, co wybieramy, jakich wyborów dokonujemy w życiu. Przewodnikami duchowymi dla dzieci mogą być postaci z bajek, które przekazują różne wartości. Dla osób, które dorastają, mogą to być jakby zupełnie, zupełnie inne. Inne też postaci, czy osoby, czy formy, czy jakkolwiek to nazwać. A może to być jeden totem, który człowiek ma od dzieciństwa, który po prostu jest, przez całe życie mu towarzyszy, nie wiem, być może to jakiś motyl na przykład, czy też, nie wiem, jakieś zwierzę, czy może to być nawet Bóg, czy jakaś forma religijna też, z którą od dziecka ktoś był wychowany i jakby ta forma mu towarzyszy i jakby jest mu ostoją, bo to głównie też o to chodzi, żeby to była jakaś ostoja, oparcie, jakiś coś, co popycha, coś, co inspiruje. O. Więc tak, jak najbardziej oni mogą ewoluować, przychodzić, odchodzić, ale to wszystko tak naprawdę zależy od nas i od naszego tu i teraz też. Przyszło mi takie coś, że no nie można się obrazić na jakiegoś tam przewodnika duchowego, to jest tak jakby obrazić się na samego siebie za to, jakim się było kiedyś. Nie? Więc jakby oni po prostu przychodzą do nas, tak jakby, znaczy nie tyle przychodzą, to też nie jest tak. My się otwieramy na to, na co jesteśmy aktualnie gotowi i na to, czego nam aktualnie trzeba, więc dziś dla mnie to może być włóczyki na przykład z Muminków, a jutro to może być, nie wiem, któryś z bogów hinduskich na przykład. Więc to się może zmieniać i to na każdym etapie życia może mieć po prostu znaczenie, może nam pomagać we wzroście, bądź też w upadku, który gdzieś tam jest częścią też procesu. Tak, ale tak jakby ja nie widzę tego jako osobnych istot, osobnych bytów. To jest tak jakby cały czas jedna właśnie taka niepodzielna energia, która po prostu jest gdzieś, znaczy nawet nie gdzieś, po prostu jest. Tak. Dobrze. To zobaczymy, zadam Ci kolejne pytanie, ale po części już mi znowu odpowiedziałaś. W którym momencie życia zaczynamy mieć kontakt z przewodnikami duchowymi? Kiedy zaczyna się ich prowadzenie jakby? Ono jest zawsze. Po prostu my sobie tylko odkąd się uświadamia swoją odrębność jako... A właśnie, no tak.
No tak, no, oni się pojawiają, kiedy zdajemy sobie sprawę z własnej odrębności i z odłączenia. To wtedy musimy mieć jakieś, wtedy jest potrzebne po prostu wsparcie jakieś. Potrzebne jest jakieś wsparcie, bo w momencie, kiedy czujemy odłączenie od źródła, to wtedy właśnie potrzebne jest to, żeby jakby coś było, co nas wesprze w tym odłączeniu, żeby nie zwariować totalnie. Czy mogłabyś trochę rozszerzyć temat? No bo tak naprawdę jak gdzieś tam człowiek się rodzi, to jeszcze na początku, no, jeszcze nie ma jakby świadomości, więc jeszcze ciągle jakby, no, ja, dla mnie to jest jeszcze niezbadany trochę obszar, bo ja jeszcze ciągle jestem odłączona, prawda? Natomiast jeżeli dopóki człowiek jest u źródła, to dopóty nie potrzebuje tak naprawdę nic, bo to jest wszystko, to jest jedno, jest jakby, jest tak. Ale jak się człowiek zaczyna sobie zdawać jakby sprawę z tego, że jest odłączony, to potrzebuje jakby wsparcia, żeby coś mu przypominało, że to nie jest tak, że to nie jest tak do końca, że jesteśmy tutaj na tym ziemskim łez-padole sami odłączeni, śmierć jest końcem i już nic więcej i w ogóle płacz i łzy i właśnie do tego. To jest tak, do tego są ci przewodnicy potrzebni, żeby troszeczkę tam szepnęli do łóżka. Nie jest tak źle, spójrz na to w inny sposób, albo idź może w tamtym kierunku, będzie ci lepiej. To chodzi o to, że w ciągu ludzkiego życia no to raczej ciężko jest materialnie wrócić do źródła, no bo to jakby przeczy samo sobie, bo to jakby nie tak, ale ci przewodnicy właśnie, jak my ich nazywamy przewodnikami, to właśnie jest tak jakby takie zawołanie źródła, takie, że przypomnienie, o, może w ten sposób, że hej, no odłączyłeś się na chwilę, ale to nic, nie, no właśnie po to tu jesteś, żeby się odłączyć, żeby podoświadczać trochę, ale no to jakby nie wszystko, co jest tutaj, co widzisz swoimi oczami i czujesz swoimi zmysłami. Jest jeszcze coś więcej i coś dalej, czego się nie da wytłumaczyć być może zwykłym językiem. Coś po prostu, coś dalej, coś więcej, coś poza materią i zmysłami. O. I oni się właśnie od dziecka się pojawiają tak naprawdę. Od dziecka, czyli odkąd dziecko zaczyna już gdzieś tam sobie powoli rozumieć swoją odrębność, swoją jednostkowość, to, że ma imię, że ma swoje ciało, które jest odrębne od ciała innych, czyli od matki na przykład, że jest osobno, że może je spotkać samotność, że jest odłączone, że coś, to wtedy właśnie mogą się gdzieś tam pojawiać ci przewodnicy duchowi właśnie. Okej, świetnie. W jaki sposób dobierani są przewodnicy do każdej z poszczególnych osób, jeżeli coś takiego w ogóle istnieje, lub w jaki sposób zostaje podjęta decyzja, że będą nas prowadzić? A to człowiek sam sobie decyduje. To co mu w duszy gra, to co mu w duszy gra, może nawet sam nie wie tego, że to tak jest, ale to po prostu samo jakby przychodzi. Gdzieś się pojawia i nagle jest, i nagle okazuje się, że aha, no tak, jestem na przykład jak ten motyl, że byłem po czwarką, siedziałem sobie w kokonku, a teraz rozwijam moje skrzydła,
Jestem piękny i kolorowy, a czasem może być to ćma na przykład, która gdzieś tam do światła próbuje się dostać czy coś. No to jest różnie, bo to, nie wiem, może być tak, że ktoś, nie wiem, z naszego kręgu kulturowego tutaj nagle odkrywa, czym jest hinduizm, albo nagle głęboko, duchowo czuje, czym jest islam. I to głęboko duchowo, to ja nie mówię, że tam zaczyna podążać za jakby zasadami, jakie wiążą się z tą daną religią, tylko właśnie nie, właśnie wręcz przeciwnie, zaczyna głęboko rozumieć, to też ciężko, ale głęboko to czuć i rozumieć całym sobą, czym to tak naprawdę jest, a ktoś inny może głęboko zrozumieć, czym jest na przykład medytacja, albo nie wiem, kogoś poruszy zwykły tekst jakiś w książce, którą przeczytał, jakiejś fabularnej książce tak naprawdę, i otworzy mu to gdzieś tam oczy, i nagle bohater danej książki stanie się jego przewodnikiem duchowym, bo okazuje się, że robił on w życiu i że miał takie jakby moralność, etykę, która danemu człowiekowi w danej chwili pasuje i chce tak żyć właśnie jak ten człowiek i chce być taki sam jak on i chce się do niego upodobnić i jakby w tym nie ma jakby nic złego, tu nie ma co wartościować, dopóki to jest na takim poziomie właśnie zrozumienia, powiedziałabym, głębokiego, a nie powierzchownego, na zasadzie takiej, że o, podobają mi się zasady danego zakonu, to ja do niego wstąpię, bo tu jest fajnie, bo zasady są ustalane z poziomu umysłu i głowy, natomiast to głębokie zrozumienie płynie z serca i to jest nieważne tak naprawdę w ogóle, która to będzie religia, czy postawa moralna, czy jakaś ideologia. Dopóki ona jest jakby głęboka w tym sensie, że no nie nakłada jakichś takich właśnie durnych zasad czy jakichś tam konkretnych sposobów na osiągnięcie celów. Bo tak naprawdę to wszystko jest mowa o jednym, tylko że na inne różne sposoby. Więc jakby troszeczkę poleciałam za daleko, ale tutaj ci przewodnicy, oni to nie są jakby konkretne osoby stojące nad nami z palcem i mówiące, o, teraz to źle. Nie, tutaj jakby to wszystko odbywa się w nas i to my wybieramy, to my dajemy pozwolenie na to, żeby ktoś nam tutaj przyświecał, bo oni właśnie mają być jak taka latarnia, do której gdzieś tam podążamy, jakaś właśnie pomysł, bo to oni nie są po to, żeby się nami zaopiekować, przytulić, powiedzieć, wszystko będzie dobrze. Nie, to my to mamy robić. To my tu po to jesteśmy, żeby robić, a nie po to, żeby ktoś nas gdzieś tam za rękę prowadził. To oni mają nam wskazać kierunek, a nie popchnąć do działania. Mogą lekko tak potyrpać po ramieniu, lekko popchnąć być może, ale na pewno nie pokazać konkretną drogę, na pewno nie gdzieś tam mówić, że musisz zrobić tak i tak i tak. Nigdy w życiu oni czegoś takiego nie powiedzą, oni właśnie będą, a być może też czasem popełniać błędy, być może też pozwolą sobie na to, żebyśmy nie wierzyli im w 100% zawsze, żebyśmy też używali własnego osądu własnych, jakby, żeby to nasze, żebyśmy to my decydowali, a nie oni za nas tak naprawdę, bo to nie o to też chodzi, żeby ktoś tutaj nas gdzieś kierował, nie, to są po prostu takie siły wsparcia tylko, które my sobie otwieramy się na które wtedy, kiedy ich potrzebujemy w jakichś różnych momentach życia, bo to niekoniecznie musi być, że tam w jakichś złych momentach albo w dobrych. Może być tak, że nie wiem, że jesteśmy sobie na jakiejś ścieżce, powiedziałabym, rozwoju, badamy sobie tam jakieś różne ciekawe obszary, a oni sobie są tutaj obok nas
i nam pomagają w tym sensie, że możemy sobie z nimi prowadzić wewnętrzny dialog na przykład, ale w rzeczywistości to jest wewnętrzny dialog z nami samymi i z tą formą nas, czy z tą formą źródła, która aktualnie w tym momencie do nas przemawia i która pomaga w naszym rozwoju tak naprawdę. Myślę, że pięknie mi to wyjaśniłaś i po części odpowiedziałaś mi na kolejne pytanie, czy możemy sobie zmienić przewodników lub poprosić jakąś inną istotę, duszę o prowadzenie w zależności od naszych potrzeb. Jak najbardziej, jak najbardziej. To jest do wyboru, do koloru, tu nic nas nie ogranicza. No. No, ludzie sobie myślą, że ich tam jakiś umysł ogranicza, tu nie ma w ogóle ograniczenia. Tutaj można sobie poprosić, żeby ktokolwiek czy cokolwiek do nas przyszło i nas wspierało i to będzie przy nas i to nas naprawdę będzie wspierać. Okej, to może możesz sprawdzić, w jaki sposób kontaktują się z nami. Jest tak, że to, co mamy, to, co my świadomie jakby rozumiemy na temat siebie samych, to jest tylko część tego wszystkiego, co tak naprawdę jest w nas. Spora część jakby podświadomości nie ma tak jakby, o, widzę to jak drzwi. Nie zawsze są drzwi, które podświadomość może otworzyć do naszej świadomości. I teraz ta podświadomość czasami może używać takiego małego fortelu w postaci właśnie jakichś, nie wiem, znaków, jakichś snów, jakichś być może czegoś, co nam się ukazuje na co dzień, albo po prostu podświadomość w jakiś sposób musi się skontaktować ze świadomością, bo świadomość czasem no niestety szwankuje, tym bardziej jak sobie żyjemy na co dzień i to nawet nie chodzi o to, że jakieś tam życie się nieestetyczne, duchowo powiedziałabym, prowadzi, bo to nie o to chodzi, ale chodzi o to, że czasem po prostu człowiek jakoś tak, nie wiem, no myśli tam o czymś innym, akurat robi coś innego i tak dalej, a tu nagle podświadomość chce coś przekazać i nie wie jak, więc jakby ci przewodnicy duchowi bardzo często właśnie są tym, czym są, tym, co nasza podświadomość przywołała poprzez naszą świadomość, bo tak naprawdę my dzięki świadomości i temu zwykłemu takiemu rozumowi tu i teraz jakby wyłapujemy pewne rzeczy, typu jakieś artykuły w internecie, czy nagle mi się jakaś książka, jakiś tytuł spodoba, albo gazeta, której w ogóle nigdy w życiu nie kupowałam, a nagle mi się spodoba, albo nie wiem, cokolwiek. I nagle tam w tej książce, czy w czymś, nagle znajduję coś, jakieś jedno zdanie, które mnie poruszy i nagle to zaczyna urastać do czegoś, co później być może zmieni moje życie. A tam pojawia się właśnie jakiś przewodnik duchowy, bo bardzo często to w ten sposób wygląda, że tam właśnie ten przewodnik duchowy, jakaś idea musi mieć jakiś swój nośnik, a często nośnikiem idei właśnie są przewodnicy duchowi. I to właśnie działa w ten sposób, bo tym przewodnikiem wcale nie musi być jakaś istota spoza tego świata, ale też może, bo jak teraz dużo się mówi o tych jakichś aniołach, o jakichś właśnie istotach pozaziemskich i tak dalej. Okej, to po prostu to jest forma, jaka trafia w danym momencie do ludzi i to często właśnie, jeżeli jakby ktoś zaczyna, powiedziałabym, zgłębiać temat właśnie jakichkolwiek form, ja nie chcę tutaj w ogóle niczego jakby oceniać, bo cokolwiek nie podam, to będzie jakby już tutaj jakby przykładem, ale no cokolwiek by to nie było tak naprawdę, to jest okej i cokolwiek na nas nie zadziała w danym momencie, to jest okej, bo to jest potrzebne, to jest właśnie teraz potrzebne. Więc tak naprawdę to jeszcze raz może powiem, że to działa w ten sposób, że podświadomość czasem, znaczy czasem po prostu nie ma jak się przedostać inaczej do świadomości i robi to właśnie w taki sposób, że nie wiem, przyśni nam się Budda i zaczniemy nagle sobie czytać teksty buddyjskie i okaże się, że o właśnie to jest to. Albo
nie wiem, ktoś podczas medytacji ma, nie wiem, krzak gorejący mu się pojawi i nagle wraca sobie tam do jakichś tekstów czy do czegoś i to właśnie działa w ten sposób. Okej, świetnie. W jaki sposób my możemy się z nimi kontaktować? A jak tylko nam się podoba, jak tylko chcemy. Tak naprawdę to jest tak jak rozmowa z samym sobą, tak naprawdę. To oni są zawsze tak naprawdę. Oni są zawsze i nie obrażają się na nas, jeżeli o nich zapomnimy, bo to nie trzeba nic, wystarczy po prostu sobie pomyśleć i oni są tak naprawdę. Wystarczy przywołać i wyrazić chęć, bo tutaj to chodzi o to tylko, żeby wyrazić chęć samym sobą. Bo jeżeli jesteśmy jakby zamknięci na wszelkie rzeczy, tacy trochę powiedziałabym, jakby zakapturzeni, tacy zamknięci, ściśnięci, to tutaj raczej nic się nie wydarzy, żaden z przewodników duchowych nie przyjdzie, nie zapuka w ekran i nie powie halo, przyszedłem tutaj ci popomagać, obudź się. Nie, to tak nie działa, absolutnie. Nie ma czegoś takiego, żeby w ogóle jakaś siła przyszła i sama coś takiego jakby zrobiła dla nas, nie? To wszystko wychodzi ze środka i jakby z potrzeby serca i z tego, że człowiek być może jest gotowy, ale nawet nie zdaje się z tego sprawy, więc czasem może to wyglądać jak halo, puk, puk, to ja, ale w rzeczywistości to wychodzi jakby ze środka człowieka. Czyli sami nigdy nie ingerują w nasze decyzje? Nie, nie, nie. Nie mają prawa tak naprawdę. Nic nie ma prawa. Okej, to też mam takie pytanie później. Okej, istnieje również teoria, że nasi przewodnicy duchowi uczestniczą w podjęciu decyzji odnośnie naszej kolejnej inkarnacji. Co widzisz, co postrzegasz na ten temat? Oni mogą podpowiadać, a w związku z tym, że każdy z nich, powiedziałabym, przychodzi mi bardzo takie słowo charakter, każdy z nich ma inny charakter. I każdy z nich na daną chwilę będzie, i to nie jest absolutnie nic złego, to jest po prostu, też mi przychodzą właśnie hinduscy bogowie. Każdy z bogów hinduskich przejawia inną energię i jakby, no właśnie ma inny charakter, tak naprawdę ma inny charakter. I każdy z tych bogów hinduskich, jeśli sobie by wyobrazić, że oni są właśnie przewodnikami duchowymi, no bo są. Każdy z nich by powiedział inaczej, więc każdy z nich może podpowiedzieć inaczej, ale to tak naprawdę ostatecznie ta decyzja jest podejmowana na poziomie serca i tutaj może być całe stado w ogóle tych przewodników, bo jak się tak wyobrazić, ilu ich jest od zarania dziejów, to po prostu to w ogóle nie jestem w stanie sobie nawet tego teraz wyobrazić, bo to jest z głową, bo to jest po prostu nieprzeliczalne, to jest w ogóle niemożliwe. Nie, nie, absolutnie. Oni mogą mieć wpływ o tyle, że jeżeli człowiek ma słabą wolę i potrzebuje potwierdzeń wszystkiego, to wtedy owszem, mają oni wpływ, bo wtedy to człowiek będzie, powiedziałabym, zwalał na nich winę w ten sposób i powie tak, to jest decyzja podjęta przez tam, bo mnie namówili, ale to nie działa w ten sposób. Nikt mnie do niczego nie może namówić, dopóki sama nie wyrażę na to zgody albo sama nie podejmę decyzji. Może mi ktoś podpowiadać, ale na pewno nie tak, że ktoś mi mówi, teraz zrobisz tak i tak, nie. To jest tylko wtedy, kiedy ja to widzę jako taki dość słaby kręgosłup wynikający z przeróżnych jakby rzeczy, często tak naprawdę po prostu z życia w świecie. I tyle. To ja też tego nie oceniam, bo
bo to nie o to chodzi, że jakby niektórzy potrzebują tego potwierdzenia, dlaczego podjął jakąś decyzję, albo utwierdzenia się w swojej własnej decyzji, albo poklepania po ramieniu, albo możliwości takiej, żeby powiedzieć, a ja zrobiłem tak, bo tak mi kazali. Więc nie, to nie działa w ten sposób. Owszem, jak najbardziej istnieją tacy ludzie i bardzo często tak się zdarza, natomiast to nie jest tak, to nie jest tak. Ostateczna decyzja tak naprawdę należy do mnie. Okej. Niektórzy uważają, że głos intuicji to w rzeczywistości podpowiedzi przewodników duchowych. Co widzisz, co odczuwasz na ten temat? Tak. Tak. Ja to w ten sposób widzę właśnie, że ta intuicja często ubiera się w różne formy. W takie formy, które właśnie aktualnie przemawiają do człowieka. I to obojętnie jak to nazwać, bo w rzeczywistości mówimy o jednym i tutaj tak, to jest, oj, przypomniał mi się ten daimon cały, w czyjejś filozofii, już nie pamiętam czyjejś, właśnie był taki głos wewnętrzny, ten daimon cały, który, czyli ta intuicja, ten głos intuicji, bo w rzeczywistości my to wszystko mamy w sobie. To wszystko jest już w nas i zawsze było i zawsze będzie, ale właśnie przez to, że mamy formę materialną, niektóre rzeczy muszą też przybierać różne formy, nawet mentalne, bo jakby przewodnik duchowy nie ma formy materialnej, no chyba że żyje i jest człowiekiem, ale w rzeczywistości w naszej głowie przewodnicy duchowi mają właśnie te formy takie mentalne, przybierają te formy, ale w rzeczywistości wcale nie muszą, bo tak naprawdę to jedynie nam pomaga w zobrazowaniu pewnych rzeczy bądź zwerbalizowaniu pewnych rzeczy, ale one wcale takie nie muszą być. To po prostu nam tylko pomaga tutaj, żeby żyć w tej rzeczywistości, która no, jednak jest materialna, ma swoje wymiary i tutaj trzeba się poddać pewnym jakby prawom fizyki. No i też nasz mózg przez to, nasz umysł też potrzebuje w ten sposób odbierać tak naprawdę rzeczywistość. No i ta rzeczywistość właśnie, no nie wiem, ta, powiedziałabym, niematerialna, ta duchowa, czy pozamaterialna, jakby, żeby umysł, żeby mogło to do niego dotrzeć, on też musi ubrać je właśnie w jakieś formy. Ale jak najbardziej ja też to widzę jako właśnie głos intuicji, jako takie po prostu coś, co już jest w nas, coś, co nam pomaga zwerbalizować jakby pewne rzeczy i żeby łatwiej było to później przetrawić w naszej głowie, bo też ten nasz mózg jest czasem biedny, tak. Jeśli chodzi o te sprawy. Tak. Jeszcze pojawia się taki termin jak wyższa jaźń, wyższe ja. Czy to ma jakiś związek właśnie z przewodnikami duchowymi, czy bardziej z intuicją? Co ci przychodzi? Jak najbardziej, to jest, bo tak naprawdę to jest też znowu nam potrzebne do tego, żeby móc rozgraniczyć jakby poziomy, z których czy na których działamy, bo jakby wiemy, że taki nasz codzienny umysł, taka nasza codzienna głowa, którą robimy codzienne sprawy, nie ogarnia tych jakby spraw, które są pozamaterialne, a gdzieś w głębi duszy czujemy, że one są, że gdzieś tam istnieją, że wiemy, że jest energia, temu się nie da zaprzeczyć, ale nie jesteśmy w stanie jej pojąć umysłem, tak? Więc to wyższe ja, to w ogóle pojęcie wyższego ja też powstało po to, żeby móc odgraniczyć, rozgraniczyć i żeby móc mówić o różnych poziomach, z jakich działamy. Jak najbardziej wyższe ja jest, zawsze było, zawsze będzie. Niektórzy może sobie myślą, że go nie mają albo że jest gdzieś ukryte, absolutnie ono zawsze jest, nigdy nie znika i tak naprawdę po prostu być może na co dzień nawet nie wiemy, że korzystamy też z jego zasobów i w rzeczywistości, żeby móc się podłączyć do jakby troszeczkę wyższego poziomu rozumienia już tego, powiedziałabym, energetycznego czy jak tam inni go nazywają, duchowego, czy no jakkolwiek, no to już teraz też znowu to są te słowa,
Jakkolwiek by tego nie nazwać, to rzeczywiście z tamtego poziomu poznaje się na innym poziomie też. To jest tak, jakby założyć inne okulary na oczy i widzieć po prostu na inny sposób. To jest tak, jak normalnie widzimy, powiedziałabym, w tym 3D, a później zakładamy te takie okulary do tego świata, takiego metaverse, tak? I widzimy po prostu świat i w nim jesteśmy, więc to jest coś takiego, że nasz umysł, nasza głowa, to co jest jakby, to co odbieramy jako ego na przykład, czy coś, to właśnie jest po to, żeby odbierać tutaj świat w tu i teraz, ten świat materialny, który nas otacza. Natomiast to wyższe ja, to jakby ogarnia wszystko to, co jest w tu i teraz plus jeszcze. I można by było jeszcze mieć wyższe ja plus, bo im wyżej, im dalej tak naprawdę, im więcej wymiarów, to tym więcej tych wyższych ja. To tak jakby, jak taka ruska lalka, to coś w ten sposób widzę. Że to tak jakby, tylko że oczywiście coraz bardziej subtelniej i subtelniej to wygląda w ten sposób, że ten jakby ciało materialne jest maksymalnie skupione w materii, a im dalej, tym bardziej subtelniej i tym wyższe ja, bo ono jest jeszcze wyższe. W ogóle samo słowo wyższe to tak mi sugeruje, że wyżej, wyżej, wyżej tak naprawdę, nie? Że tutaj nie ma końca to wyższe ja. Nie? Ale ono też nie sugeruje wyższości ponad tym ja. Ono nie sugeruje wyższości, ono tylko sugeruje jakby więcej i szerszą perspektywę, rozszerzającą się perspektywę. No dobrze. Czy przewodnicy duchowi w jakiś sposób wpływają na naszą wolną wolę? Już mi chyba odpowiedziałaś, ale zobacz, czy jeszcze coś ci przychodzi na temat. Nie. Nie, cały czas, ja cały czas mam tak, dopóki po prostu nie odpuścisz tej swojej wolnej woli, z jakiegokolwiek powodu, bo jesteś leniuchem po prostu, jesteś leniem i tak ci jest prościej zwalić na kogoś innego, dopóki tego nie zrobisz, to nic i nikt nie ma w ogóle na to wpływu, nikt i nic. Święte po prostu, te święte i najświętsze. A na ile przewodnicy mogą ingerować w nasze życie, nasze decyzje i tak dalej? Na tyle, na ile sami tak naprawdę możemy w to ingerować, czyli albo 100%, albo 0%, zależy jak na to spojrzemy. 100% jeśli powiem, że to dzięki Buddzie zdecydowałam się wstąpić do zakonu buddyjskiego, to wtedy owszem, ale jeżeli powiem, że wstąpiłam do zakonu buddyjskiego, dlatego że tak zdecydowałam, bo to jest moja droga, no to wtedy wcale. Nie, to zależy, jak na to spojrzeć tak naprawdę. No dobrze, czy istnieją istoty, które mogą podawać się za naszych przewodników, jednak prowadzą nas w odmiennym kierunku i nie chcą naszego dobra? To zależy tak naprawdę, to nam w duszy gra. Powiem tak, tak, może tak być, ale to nie są. To nie są jakieś takie, kurczę, powiedziałabym, złośliwe, czy jakieś złe istoty, które tutaj przychodzą, żeby nam na złość zrobić, albo żeby gdzieś tam skorzystać na czymś, nie. Jeżeli my tak czujemy, jeżeli my tak to odbieramy, że ja tu zboczyłam z drogi, ktoś mnie tutaj, diabeł mnie jakiś poprowadził źle, nie, to tak nie działa. To tak nie działa. To my sami zboczyliśmy z tej drogi. To my sami zdecydowaliśmy pójść w tym konkretnym kierunku, nawet jeżeli był to kierunek destrukcyjny, jak nam się w danym momencie może wydawać, może się okazać koniec końców, że to wcale nie był żaden błąd, tylko kolejna jakaś lekcja. Nie ma tak, że coś nam spadnie z nieba i po prostu zaatakuje, zrobi nam na złość czy coś, bo tutaj to
Chyba, że sobie zaprosimy coś, no i tyle. No, chyba, że gdzieś tam, chyba, że gdzieś tam jesteśmy nieuważni albo mamy jakąś dziurę, w którą akurat to coś sobie wejdzie na początek, zadomowi się i później gdzieś tam zjada od środka, ale powtarzam, to tylko na własne zaproszenie, to tylko na własne życzenie. Nawet jeśli nieświadome, powtarzam też, że to wszystko działa z poziomu podświadomości. Więc nawet jeśli my w głowie myślimy, że to jest głupie, że w ogóle po co ja, dlaczego ja to zrobiłam, coś mnie podkusiło, coś do mnie tutaj przyszło z zewnątrz. Nie, to nie przyszło z zewnątrz, to wyszło ode mnie, z mojego środka to wyszło i zaprosiło to w jakiś taki sposób, który może się wydawać fortelem jakimś albo jakąś, nie wiem, podstępem. Ale to wszystko wyszło ze mnie, to ja to zaprosiłam na własne życzenie. I tyle. Gdzieś po prostu trzeba znaleźć dziurę we własnym systemie i zobaczyć, o co to w ogóle chodziło wtedy, kiedy to się stało. Ale nie ma czegoś takiego, że to przychodzi z zewnątrz, bo my to mamy w środku, to jest po prostu w nas. To jest i to my jesteśmy tym i to jest jedno tylko i to samo. To jest tylko jakaś forma, tak jakby ta intuicja właśnie ubrana w jakieś szaty, która przychodzi do nas i nam mówi, czego nam aktualnie tam potrzeba. To co my sobie dzisiaj tutaj zdziałamy? A może to? Okej, no to zobaczymy, nie? Co to będzie. Także tutaj też nie ma co oceniać, czy to jest dobre, czy to jest złe, bo to tak jest, że człowiek sobie myśli, że co mnie tutaj spotkało i tak dalej, a tu nagle się okazuje, czy do czego w ogóle mnie ktoś albo coś namówiło, a tu się okazuje, że to tak naprawdę wszystko dobrze jest, nie? Tak. Jest też taka teoria, że na przykład przyciągamy to, co mamy w swoim polu energetycznym, tak, prawda? Więc tak. Okej, okay, ale... Albo też tego przeciwieństwo, które to ma jakoś zbalansować. Nie, ale tak, jak najbardziej przyciągamy to, co mamy w środku. To znaczy, w zależności od tego, co mamy w środku, to też przyciągamy. Jakie prawa tam panują pomiędzy tym, to ja nie wiem, ale może być różnie. Może być tak, jak powiedziałeś, że to samo przez to samo, albo może być też przeciwne przez przeciwne. To zależy. Ja pytam o to, bo mieliśmy ostatnio na lekcji właśnie poruszany taki temat, że pojawiają się jakieś istoty świetliste, czy anioły i tak dalej, które tak naprawdę nie są aniołami i nie są naszymi przewodnikami, które są na przykład jakimiś, nie wiem, gadami, czy jakimiś innymi istotami, które tak naprawdę przebierają się, zmieniają formę tylko po to, żeby nas wciągnąć w jakąś historię, z której one mają korzyści. Dlatego robię tą sesję badawczą i pytam również o to, tak? Może być też tak, że to niekoniecznie one mają jakieś korzyści, to my mamy z tego korzyści, bo... Tak, korzyść jest zawsze obopólna, tak, to prawda. Tak, no, bo i nawet jakikolwiek by to nie był gad, jakkolwiek byśmy to w ogóle jaki diabeł, nie najgorszy z jakichś odchłani piekielnych, to koniec końców musimy pamiętać, że to my sobie go wygenerowaliśmy, tak. Dokładnie o to chodzi. No. Że to jakoś jakiś... Potwierdziłaś mi to, co te moje odczucia, tak, że nawet te wszystkie podczepy, nie podczepy, to tak naprawdę my sami zapraszamy, bo tam jakieś korzyści też z tego zawsze mamy. Tak. No dobrze, czy jest jeszcze coś, co powinniśmy wiedzieć odnośnie przewodników duchowych, odnośnie, nie wiem, może jest coś, o co powinniśmy zapytać, a nie zapytaliśmy, coś, co powinniśmy wiedzieć ogólnie? Coś, co jeszcze ci przychodzi? Tak, przychodzi mi to, żeby wziąć odpowiedzialność w końcu na siebie, żeby wziąć odpowiedzialność i... No i wszystko na klatę, a nie, kurczę, zasłaniać się innymi istotami, bo my jesteśmy jednym tak naprawdę, nie? Tutaj to jest wszystko jedno i chodzi o to, że po prostu miejmy odpowiedzialność i odwagę, żeby wziąć to na siebie wszystko i nie zasłaniać się nikim i niczym. Okej.
No dobrze, dziękuję Ci bardzo za piękną sesję. Naprawdę dałaś nam dużo ciekawych informacji, na pewno pomocnych. Dzięki bardzo.